Kochani, dzisiaj chciałabym zrecenzować jedną z mapek na workshopie, którą twórca określa jako niedokończoną i z opisu wynika, że nie ma w planach jej skończyć. Zobaczmy, czy ta mapka faktycznie powinna zostać porzucona, czy jednak ma jakiś potencjał. Na wstępie zaznaczę, że jestem bardzo wdzięczna każdej osobie, która daje wkład w społeczność TF2. Gdyby nie twórcy mapek, kosmetyków czy innych projektów na workshopie, nie mielibyśmy przecież żadnych update'ów. Zaznaczam również, że oceniać będę mapkę obiektywnie. Jeżeli coś mi się w niej nie spodoba, to wypunktuję. Oczywiście takie uwagi nie mają na celu umniejszenia mapce, a bardziej chęci wpłynięcia na jej jakość z perspektywy mnie, czyli gracza. Was również zachęcam do konstruktywnej oceny mapki w komentarzach. Na pewno będzie to bardzo przydatne twórcy, jeżeli zdecyduje się wznowić pracę nad nią. A jak odpalić tą mapkę? No to na końcu filmu znajdziecie taki krótki poradnik. Tymczasem nie przedłużając, zaczynamy. Startujemy w takim bardzo klasycznym TF-owym spawnie. Czy coś tutaj jest? Jakaś dziura. Oj, tutaj widzę, że jest bug, więc od razu mówię twórcy, że co do czego to tutaj można to załatać. A ja się zabieram za zwiedzanie. No i tutaj wychodzimy na takie patio, które jest też bardzo klasycznie TF-owe. Kojarzy mi się z CP Steel i widzę tutaj nawet całkiem ciekawą dziurę, do której można wpaść. Bardzo mi się podoba to, że te przejścia nie są wcale takie wąskie, więc też nie będzie tak łatwo kogoś stąd rzucić. Brakuje tekstur, tak więc kolejna rzecz do poprawy. Pójdziemy sobie może tędy. O, tu nie ma przejścia. Tutaj również jest widać niedokończone, ale zobaczmy, co jest tędy. To miejsce mi troszkę przypomina Gorg. Gorge, nie wiem, jak się tam się nam czyta. Tutaj są jakieś bugi na teksturze. Nie wiem, czy to jest kwestia mojego kompa, ale ja nie mam żadnego konfiga zainstalowanego, tak więc ja mam te takie standardowe ustawienia z TF-a. O, tutaj jakieś miejsce zbrodni. Fajny smaczek. TF-owe typowe skrzynie, a to jest w ogóle jakiś przycisk. O, a to ciekawe. To mi się bardzo podoba. Ja mogę otworzyć. No co by, zatrzasnęłam się tu, nie? A to? O, rozumiem. One way ticket. No i co teraz? Nie wyjdę. Tak więc moja sugestia dla twórcy mapy. Poprosiłabym o otwieranie. To byłaby zdecydowanie bardzo przydatna opcja. Tymczasem ja robię killbinda. I zobaczymy, co tam będzie dalej. A ja sobie jeszcze przejdę tutaj od góry. Bo tutaj jeszcze mnie nie było. Zobaczmy sobie, jakie tutaj flanki są. O, żyćko i amunicja. Dobrze, zawsze przydatne. Tutaj jakaś luka z samochodem. Tutaj jest nic, to już jest koniec tej flanki. Tam można co do czego obejść gdzieś od tyłu. Zobaczmy sobie, co tutaj jest. Takie okienka fajne. A, i tutaj jest to zejście, które już pamiętamy, ale popatrzcie, no z zewnątrz się nie da otworzyć, co jest bardzo fajne, bo tam może się ktoś zatrzasnąć i tutaj tauntować, że hahaha, nie dopadniesz mnie, póki sam sobie nie otworzę. Tutaj to miejsce, to wygląda dosłownie jak gorge. I tu mi się od razu skojarzyło, tylko w gorge'u tutaj są drzwi. Tak więc ja lubię taki gorge, taki styl gorge'owy, więc bardzo fajna rzecz. Te paczki też bardzo fajne, jeżeli chodzi o zakrycie się. Dziura w ścianie, która gdzie prowadzi? Zaraz zobaczmy. Przejście dołem, czyli taka flanka. O, widzicie? Tam są te pudła. No i tutaj takie przejście dwustronne. I jesteśmy na takiej wiosennej przestrzeni ładnej. Tu jest szopa, w której można się schować i uleczyć. No i kolejny punkt. Fajne jest to, że te punkty mają dużo przestrzeni. Nie są to takie, wiecie, klaustrofobiczne punkty, tylko tutaj są dosyć spore przestrzenie, gdzie można postawić sobie działko, gdzie tutaj się można schować, można gdzieś wyglądnąć. Podoba mi się ten koncept. Ciekawa jestem, jak można tutaj wskoczyć. Czy tutaj w ogóle można wskoczyć? Ja jestem skautem, więc mam dosyć duże pole popisu. Zobaczmy. Skauty chyba nie mogą, ale zobaczmy, co jeszcze... O, tutaj mogę. O, tu mogę. Widzicie? Bardzo fajne. A ciekawa jestem, czy da się tędy przejść. Zaraz zobaczmy. Nie, tu się chyba nie da, chociaż... Nie, nie da się tutaj wejść. Tutaj do wody się nie da wejść głębiej, dobra. Tutaj drzwi, których się nie da otworzyć. Fajne, taka zmyła. A tutaj można wejść do tej szopy. O, wejście. Też fajne. A czy tam jestem w stanie wskoczyć? Patrzcie, to te ścianki są takie... O, to jest fajne. A te ścianki, jak widzicie, one są takie grubsze. To nie jest taka typowa decha TF-owa. Tu kolejna szopa, też taka mocno otwarta, fajna. To takie miejsce na działko. Ja tutaj widzę działko w tym miejscu, o, tutaj. Albo nawet tutaj. No, fajne.
A tu już jest Spawn Blue. Ja jeszcze siedzę spawnie w blue, żeby zobaczyć, jak ono wygląda. To jak jakiś taki glitch, nie wiem, czy to wizualny, więc tutaj również informacja dla twórcy do ewentualnego ulepszenia. I tutaj jest taki mostek, na który nie da się wejść. Tak się wygrywa w tej grze. O, tu jeszcze takie kamulce są. O, patrzcie, jestem w stanie tu wskoczyć. No i teraz zobaczmy sobie, jak to wygląda od strony blue. Spawny są bardzo minimalistyczne, ale to wcale nie jest zarzut. Dziura, bardzo czarna. Czy ja tam mogę wejść? O, tego się nie spodziewałam, że... Kurczę, ja nie chcę iść głębiej, bo ja nie wiem, gdzie ja dojdę. Może zanim tam wejdę, to jeszcze zobaczę sobie, co tutaj jest. O, można sobie tutaj potrenować co do czego podczas setupu. No i taki spawn, też dosyć nieduży, też dosyć minimalistyczny. Tutaj mamy jakieś gazetki. Ale tutaj... No boję się, ale dobra, idziemy. Czy ja cały czas idę, czy się zatrzymałam na czymś? Rozumiem. A to chyba po prostu jest niedokończona droga. I tutaj w ogóle też jakiś jest bug, widzicie? Znaczy nie wiem, może to jest celowe. Chociaż w sumie to byłoby ciekawe, nie? Można stanąć na spawnie i cały czas czuć się bezpiecznym. Więc nie wiem, czy to jest bug, czy to jest celowe, ale... Gdyby to było celowe, to by się nie obraziła. O, patrzcie, tutaj też jest coś. Ciekaw jestem, czy da się tam wskoczyć. Teraz zobaczę. Zobaczmy najpierw, czy da się wskoczyć tutaj. O, da się. To bardzo fajnie. Może ktoś sprawny w Rocket Jumpach dałby radę, ale ja chyba aż tak sprawna nie jestem. O nie! O, super. Sam raz do dziury wpadłam, ale spróbuję jeszcze raz. Może mi się uda. O, patrzcie, zmieniłam spawn, który jest bardzo minimalistyczny i bardzo niedokończony. O. O-o. Patrzcie, co się dzieje. Nie jestem w stanie wyjść. Bug. Reportuję bug. Spróbuję zmienić klasę, zobaczymy, czy to coś zmieni. Niestety nie. Jestem uziemiona. Ale ja i tak sobie zmienię drużynę, żeby mieć choćby bliżej do tego punktu. O, dobra. A może uda mi się na tej rurze tam podbić? Spróbujemy. Chociaż ja nie jestem jakąś specjalistką niestety w rocket jumpach. I coś mnie tu blokuje. Coś mnie tu blokuje, wiecie co? Może spróbujemy tutaj. O tym mówiłam. Wezmę sobie budki. Może spróbuję tędy. I wtedy będę miała naprzeciwko tą drabinkę. Spróbujemy. O, udało się. Ale wiecie co, że nie widać, po czym stąpamy. Więc tutaj również zgłaszam kolejnego buga. Ją z dołu widać, ale z góry nie widać. Ja jeszcze zobaczę, czy tutaj wskoczę. O! Okej. Tu też można wskoczyć. Właśnie zdałam sobie sprawę z tego, że te rury są tak usadowione, że w sam raz są na tych miejscach, gdzie mamy zapad. Więc jeżeli ktoś spadnie, to może niekoniecznie umrzeć, więc możecie być szczęściarzami akurat spaść na tą rurę. Ale ja teraz szczęściarą nie będę, bo spadam. Tam. Do wody. Nie żyję. Tu jest bardzo fajne miejsce na działko, zarówno dla drużyny Red, jak i Blue. I hop, jest. Na czym czy się da postawić? A, da się. A ciekawa jestem, jak tutaj. Skok, skok. Oj, chyba zwykły gracz nie jest w stanie jednak tu wskoczyć. Spróbujemy wskoczyć. Jupi! Oho, odbiłam się od sufitu. To ciekawe. Czyli tu jest jednak jakiś limit skakania. Ty, ale wiecie co? To też to dosyć fajne by było, jakby to sobie tutaj postawić działko. Oczywiście z możliwością otwierania, bo bez tego to ani rusz. Ale gdyby tak postawić sobie tutaj działko, dosłownie przed tymi drzwiami, nie? Tutaj? Jeżeli leci jakiś Uber, zamknąć drzwi i nara, ty, to byłoby fajne. Ale też nie wiem, czy niezbyt OP. O, ciekaw jestem, czy tutaj mogę postawić działko. Tam na górze, jak myślicie? To mi się wydaje, że chyba mogę. Jupii! O, 4 HP! Boom! Bardzo ładnie. Przegrana mnie jednak nie zniechęci. Mam zamiar sprawdzić, czy da się wskoczyć. Jupii! Jop! O, patrzcie, tu się da postawić działko. Wiecie? Ja jestem, czy tam się da, no, ale już chyba nie będę próbować. Spróbujmy. Tie. Próbujemy. O, ja z taką ilością życia. O, nie bardzo, nie bardzo. Poza tym tutaj jest dosyć podłoga taka niezbyt jednolita, więc chyba powtórka z rozrywki będzie.
Jup. Nie, trzeci raz już próbować nie będę. Tutaj taki bug lekki, to również zwracam uwagę. Troszkę za bardzo odstaje jak na mnie. Tutaj też taki lekki bug, wydaje mi się, że to B jednak powinno być bardziej widoczne, tak więc może tą belkę bym usunęła. A to taka pierdółka. Ja nie wiem, czy wy to widzicie, ale czasem obiekty, na które patrzę, one jakoś tak dziwnie migają. Nie wiem, czy to jest jakiś problem z oświetleniem, czy coś. Ja się niestety nie znam na tym. Podsumowując. Mapka mi się podoba. Jest przemyślana i widzę, że autor włożył w nią bardzo dużo pracy. Wizualnie jest bardzo klasyczna, zrównoważona. Są momenty, gdzie jest zbyt pusta, no ale ciężko mi w pełni ocenić jej wizualia, wiedząc, że jest niedokończona. Wpisuje się w klimat obecnych map, nie jest przesadzona i ogólnie wrażenie robi dobre. Ciekawa jestem, jak mogłaby wyglądać dokończona, bo na ten moment niewiele jej brakuje. A wy co o niej sądzicie? Dajcie znać w komentarzach. Jeżeli tak jak wam spodobała się mapka, to polecam dać łapkę w górę, link do mapki w opisie filmu. Ale czekaj. Jak odpalić mapkę z workshopa? Albo jakąkolwiek mapkę, nawet i taką, co istnieje na trybie swobodnym, tylko że chcesz być na niej sam, żeby na przykład przetestować różne ciekawe miejsca na niej. Albo zwyczajnie ją lepiej poznać. Te mapy, które już są w grze, możesz odpalić tak. Wybierz opcję stwórz serwer i znajdź na liście nazwę mapki, która cię interesuje. One zwykle zaczynają się od trybu, na przykład CP to punkty kontrolne, a PL to pchanie wózka. Gdy już znajdziesz mapkę, naciśnij przycisk Start. Po załadowaniu się mapy możesz ją sobie pozwiedzać. Przydaje się to w poznawaniu mapek, które już istnieją na trybie swobodnym. Możesz dzięki temu na przykład testować różne miejsca na działka, albo szukać ciekawych miejsc, gdzie można wleźć, abyś o tym nie pomyślał. A co z mapkami, których nie ma w grze? Workshop operuje pełną gamę różnych ciekawych mapek. Najpierw otwórz Workshop na Steamie, wybierz kategorię Team Fortress 2 i wpisz nazwę mapki, która cię interesuje. Możesz je oczywiście również po prostu przeglądać i wybrać ta, która jest najciekawsza według ciebie. Gdy już tę mapkę wybierzesz, naciśnij przycisk Subscribe. Teraz wejdź w bibliotekę gier i otwórz lokalizację TF2. Ten folder jeszcze ci się przyda, dlatego polecam otworzyć w nowym folderze tą samą ścieżkę, tylko tutaj cofnij się do folderu Steam Apps i wejdź w folder Workshop. Tam powinieneś mieć folder Content i folder 440. W nim są pobrane mapki. Znajdź najnowszy folder pod kątem daty, bo tam najpewniej jest mapka, którą zasubskrybowałeś i skopiuj plik z mapą. Wróć do folderu z plikami gry i tam przejdź do folderu Maps i wklej mapkę. Gdy już to zrobisz, odpal grę i znajdź mapkę z listy, tak jak w przypadku map już dostępnych w grze. No i to wszystko w tym filmie. Do następnego!